Witamy was w nowym vlogu Wszyscy w Trójkę. Dzień dobry, dzień dobry. O, już Mikołaj też idzie. Proszę o odliczenie. Jeden. Martuś. Dwa. Mikołaj. Trzy. Trzy. Wszyscy są. Jesteśmy aktualnie w sferze. Mamy zamiar iść do Sinseya i do Smyka. Do Smyka przyszła nam paczka. Marta zamówiła. Nie wiem, dlaczego nie zamówiłaś do domu. Jakoś tak wyszło. No już wychodzimy. Po prostu... Mieliśmy jechać do Harry'ego Pottera, kochanie, dlatego poznałam tak. Gdzie to robisz? No i mama będzie myła te szyby? Dobrze. Strasznie tam ciemno macie. Czy ty się widzisz, Mikołaj? Hej, hej. Cześć! Hello! Hejka! Mikołaj się drzemnął, my oczywiście nie. My jeździliśmy, pozałatwialiśmy parę rzeczy, takich spraw firmowych, także jest git. Najważniejsze, że jest załatwione wszystko, jestem zadowolony. To był już owocny dzień. Ja myślę, że na dzisiaj już mam fajrant, bo załatwiłem bardzo trudną rzecz. I jest dobrze. Co to zrobiliśmy, Mikołaj? Co zrobiliście? Nic. No, lecimy. Jak robi straszno żarna. Ijo. To jest fajna książeczka. To takie pojazdy byś chciał? Pucio chce siusiu? Pucio u lekarza, popatrz. A która? Która? Tu, to jakbyś widział. Aha, ale to ona nie jest... To jest ta. To jest ta. Jest ta. A masz jakieś ładnie animowaną, żeby to nie było jakby pięciolatek, który rysował? Chłopczyk siedzi w aucie. Czy tu ma pas? Chyba możemy ściągnąć ten pas. Patrz, trzeba zapiąć pas. Ależ to jest ta książka. Gdzie pracuje miś? Gdzie? W pizzerii. Pizza. Popatrz się, cały czas pizzę robią. Na każdej stronie robią pizzę. Popatrz. Ależ to. To jest super. Mikołaj dostał najsłodsze buty od mojej mamy, patrzcie. Pierwsze kroksy. Moja mama jakoś się tak nazywała, ale nie wiem, krokosy? Nie wiem. Kroksy? Nie wiem. Dam. O, no co tu teraz? Łap, mój drogi. Podnieś.
Dawaj drugą stopę. Czy Mikołaj już może iść na pole? W ogóle mieliśmy inne plany, bo mieliśmy dzisiaj jechać i tak dalej, i tak dalej. No ale wyszłam na pole, żeby zobaczyć w ogóle z jakiego jesteś regionu? Tam, gdzie mówi się na pole, czy na dwór? Niam, 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 niam. Co to było? Robimy jeść, tak? Tak, mieliśmy inny plan, bo pójdziemy na spacer i coś tam, ale ja wyszłam na zewnątrz. A! Nie gryź mnie! Faza, nagryzienie. I aż mnie zmroziło, przyniosłam ten chód do domu i stwierdziliśmy, że nie! Prawda? Robimy am? Chodź, idziemy po am. Chodź Mikołaj, wybierzemy coś. Karczek w sosie własnym z kluskami twarogowymi. To spróbujemy, zobaczymy jak to smakuje. Tą kapustkę gdzie trzeba wyciągnąć, bo ona nie może być podgrzewana pewnie. Co? To, te kluski. No nie wiem, mam nadzieję, że są dobre. Zapiszę tak coś, że się coś tam na. Ale że na ciepło czy na zimno? No wydaje mi się, że je podgrzać po prostu trzeba. To nigdy nie trzeba nic gotować, bo wzięliśmy znowu catering. Tak jak pokazywaliśmy wam ostatnio właściwie, ale zdecydowaliśmy się ostatecznie na keto. Na tydzień mamy do próby. I powiem wam, że jest pyszne to keto tutaj. Jeżeli ktoś chce jakby rozpocząć dietę keto, to też mimo wszystko, jeżeli totalnie nie wie za co się zabrać, to fajnie wybrać sobie już catering, gdzie macie gotowe przepisy. Bo z keto jest tak, że albo musicie mieć aplikację, tak jak myśmy robili to w tamtym roku. Mhm, z aplikacją. Z aplikacją, tak. Gdzie mieliśmy gotowe przepisy. Albo układa wam całe przepisy, całą dietetyk. Albo bierzecie gotowy catering i macie już, wiecie, rozliczone to na podstawie waszej kaloryczności, potrzeb i tak dalej. Więc samemu tak, żeby z internetu ciągnąć te przepisy i sobie to składać, to raczej nie jest dobry pomysł. Mikołajowi smakuje. Macie linka do tej diety jak coś i znowu przypominamy o kodzie rabatowym jak coś, gdyby ktoś coś chciał. Wiecie, nowy rok, nowa ja, każdy próbuje schudnąć, ja też. Absolutnie, żeby ktoś nie odebrał tak, że się śmieje nowy rok, nowa ja, bo nie ma lepszego początku diety i walki o sylwetkę jak nowy rok. To odcina wszystkie stare spryki. Kto jest głodny? Miki jest głodny. Już te kluski się zrobiły? Nie mam pojęcia. Te kluski wyglądają, trzeba było rzucić. Ale wiesz co? No trochę tak, ale one wyglądają jakby były obtoczone w mące kokosowej. Powąchaj je. Albo migdałowej. Ja ją spróbuję. Ale ze smaku są dobre. Tak? Takie serowe. No bo one są twarogowe. Spróbujesz? Nie. On nie lubi takiego białego, nie wiem dlaczego. Nie lubi białych rzeczy. Nie. Uważa, że to nie jest jedzenie. On uważa, że to nie jest ugotowane. Ale mięsko jest takie bardzo miękkie. Pyszne, no. Także on bez problemu je zje. Au. O, jest aprobata na kruchy. Idealnie. O, jak lubię. Mhm. Mięciutka. Muszę mu dać. Na mięsko. No, ja też się chcę z nim podzielić. Nie, co jak co, to ta keto jest taka pełna smaku. No, ty ci brakuje tylko, wiesz, makaronu, chleba. Ale jako przepisy pyszne. Mam z sosikiem dla ciebie kuseczkę. O. Ale cały taki kawał? No czemu nie? Duży chłopak. Co to za potwór? Kto to robi potwora? Mamy się bać? Czy my się mamy bać? Nie wiem. Chcesz wyjść już? To nie płacz. Super. No to już nie wiem, wystarczy powiedzieć opa.
albo że już dość, tak? Jak jesteś najedzony, to mówimy dość. Dziękuję, tak? Dość. Powiem wam, że jak się ma aparat, to irygator jest niezastąpioną rzeczą. O wiele lepszą niż nitka dentystyczna czy cokolwiek innego. I nieważne, czy to jest Invisalign, tak jak w moim przypadku, czy to jest aparat taki, wiecie, druciany, metalowy, to woda pod ciśnieniem radzi sobie absolutnie z wszystkim. I jakbym mogła, to bym normalnie nosiła go w torebce. Coś mogłabym w sumie, tylko nie noszę taki duży torebek. Ale dzięki temu wszystko jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć po obiedzie czy coś, bo teraz, gdy ten aparat już sobie działa, to ja mam mega przerwy między zębami, no bo wiadomo, te zęby zmieniają położenie i bardzo dużo tam się zbiera po prostu jedzenia po obiedzie czy gdziekolwiek i ten irygator sobie z tym super radzi. Myśmy robili jego test dawno, dawno temu i dalej go mamy, używamy ten sam. I tak samo super. Teraz, generalnie teraz nauczyliśmy się go po prostu używać, bo pierwsze użycie, jakie zrobiliśmy, to już zachlapaliśmy lustro i absolutnie wszystko, a teraz już jesteśmy mądrzejsi, no nie? Także mój przyjaciel przy aparacie. A przyszedł czas na Krzysiaczka. Jaki dżingiel, kochanie, masz swój. Na Krzysiaczka. Pokażę wam coś. Właściwie dwie rzeczy, ale właśnie czas na Krzysiaczka to jest ten przyrząd. To jest przyrząd do radiofrekwencji w domu, RF-u. Do RF-u w domu, dziękuję, bo już widzę, widzę mojego męża, że strasznie świeci słońce. No. Jesteś tam jakiś? I to jest sprzęt od Garrett Technology. Był tu napis, natomiast tu używamy go, może nie dzień w dzień, ale bardzo często. No i się nam starł po prostu. Do czego to jest? Do radiofrekwencji, czyli takiego odmładzania twarzy, nawilżania twarzy. Nie tylko radiofrekwencję tutaj mamy, bo mamy tutaj jeszcze opcję nawilżania, opcję EMS, czyli takiego uruchomienia mięśni twarzy, które ciężko jest uruchomić, no bo wiadomo, że robimy to masażem i tak dalej, natomiast tutaj mamy funkcję EMS, która wpływa na pobudzenie mięśni, żeby nie zwisały, nie zwiotczały, tylko trzymały się w dobrej pozycji. I mamy tutaj również terapię światłem, czekajcie, to sobie przełączę. Mamy tutaj opcję oczyszczania twarzy i tutaj mamy specjalnie, żeby to oczyszczanie robić sobie, specjalny taki magnes, gdzie przykładamy wacik i ten magnes nam ten wacik trzyma, możemy tym sobie buźkę umyć. Natomiast powiem wam, że dziwna sprawa, ponieważ no nie używam tego, to wam od razu powiem, nie używam tego, bo ja nie wiem, jakie musiałabym mieć waciki, żeby mi się to po prostu tutaj trzymało. Przygotowałam sobie wacik, żeby wam to pokazać, to akurat tutaj mamy tak, nałożyć sobie wacik i przyłożyć to tym pierścieniem. Natomiast jest to wykonalne, teraz to wcisnęłam na chamca po prostu, ale na magnes to po prostu nie działa i to wychodzi. Musiały być jakieś cieńsze waciki, takowych nie posiadam. RF, następne to już mówiłam. Potem mamy tutaj opcję nawilżania, czyli wtłaczania też takich składników odżywczych, na przykład serum bądź kremu, które nałożycie na twarz, bo to fajnie też przez wibrację robi nam masaż, tą skórę nam nawilża. Kolejne to mamy tutaj EMS, oczywiście możemy sobie zmieniać poziom mocy i mamy tutaj również RF z terapią światłem i mamy tutaj drugą głowicę, która jest chłodząca po całym zabiegu, jak na przykład zrobicie radiofrekwencję bądź, że tak powiem, trening EMS waszej twarzy, to wszystko nam zamyka pory, ta głowica chłodzi bardzo mocno naszą buźkę, dodatkowo terapia światłem niebieskim to jest terapia, która jest idealna dla osób, które mają problemy na przykład z trądzikiem. Powiem, o Jezus, jak to chłodzi, patrz. No. Bardzo. Tutaj można by było zrobić lody na tym. Z perspektywy czasu, co mogę o tym powiedzieć, super sprawa. Buzia jest potem taka bardzo mięciutka, skóra jest napięta, taka zliftingowana i jeżeli robicie to na przykład co drugi, co trzeci dzień, to bardzo to czuć. Drugą rzecz, którą mamy,
po opaskę, ale taką na oczy, tak, takie coś. Daję wam to tutaj w przebitce, bo mam to przy łóżku. I to jest taki masażer tylko do oczu. Wieczorem chcecie się odprężyć, to ten masażer robi wam taki masaż okolic oczu. Dodatkowo działa odprężająco, ponieważ on się nagrzewa. Możecie go połączyć przez Bluetooth z waszym telefonem, puści wam muzykę, czy jakieś tam, wiecie, opcji stereo i Bóg wie czego, to bym się nie spodziewała. Natomiast jest taka funkcja dla gadżetu, on jest sterowany również ruchem ręki, po prostu. Z tych dwóch rzeczy ten sprzęt do radiofrekwencji w domu dla mnie super sprawa. I dla Krzysia też. Ziuziu? Zimne co? Ziuziu, ale masz zimną rączkę. Będziemy tacie robić masaż? Tak. To ma wtedy większy sens, gdy macie na przykład jakieś zarąbiste serum sobie kupicie i chcecie, aby spotęgować jego działanie. No to taki sprzęt wam mega to spotęguje, ze względu na to, że lepiej to wtłoczy, lepiej to wmasuje, niż po prostu masowanie ręką. O wiele więcej musielibyście masować rękami, niż przy użyciu takiego sprzętu, który robi to o wiele bardziej intensywnie niż wasz masaż. To tak ode mnie. Ode mnie. Czy no pici dam na nere seka i modem go synega dziwią saraczykoja. O no i aja ma meci rebon dam sarang je paja so o. Just so.